Często pytacie mnie w komentarzach: Ercio, jak ty w ogóle robisz tę serię? Jak to u ciebie wygląda? Czy ty to nagrywasz sam, z kimś? Ile czasu ci to zajmuje? Ile trwa nagrywka i tak dalej? Dlatego w dzisiejszym odcinku, który będzie luźniejszy niż zazwyczaj są na tym kanale, pokażę wam, jak powstają serie, które tutaj widzicie. Jak je tworzymy i jak to wszystko wygląda właśnie zza kulis, więc jeśli interesuje was ten temat, to koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo myślę, że opowiem wam o tym dosyć ciekawie. A więc aktualnie jesteśmy po serii Koszmarna Wielkanoc i na kanale teraz jest przerwa od filmu, a ja w tym czasie tworzę nową serię. No ale żeby zacząć coś nagrywać, żeby zacząć nagrywać nową serię, no to najpierw muszę wiedzieć, o czym tą serię tworzyć, prawda? Także pierwszą rzeczą, którą robię, to jest stworzenie pomysłu na serię. I w stworzeniu pomysłu na serię jest o tyle ciężej, o wiele ciężej niż w stworzeniu planu na pojedynczy odcinek, bo skoro seria ma mieć 6, 7 czy 8, czy czasami nawet więcej odcinków, no to te wszystkie odcinki muszą być ciekawe, muszą też ze sobą być spójne, muszą się łączyć i muszą mieć po prostu razem jakiś sens, co nie? To po prostu wygląda jak takie tworzenie serialu troszeczkę, dlatego najpierw zastanawiam się nad tematyką. Co będzie ciekawe, co będzie się fajnie i przyjemnie oglądać, bo właśnie to jest najważniejsze. Także kiedy już mam wybrany temat, na przykład weźmy sobie, słuchajcie, to przykład z Koszmarnych Świąt. No i tutaj jest temat: Mikołaj morderca atakuje miasto Brookhaven. Także słuchajcie, to jest temat na serię, co nie? Wziąłem przykład, słuchajcie, z serii Koszmarne Święta, bo w sumie dlaczego nie? Więc po wybraniu tematu przechodzę do drugiej części, czyli to, co się będzie działo w odcinkach. Na razie jest to tylko, wiecie, taki zarys tego, co bym chciał, aby się wydarzyło w poszczególnych odcinkach, więc na przykład piszę sobie tak. I tutaj na przykład piszę odcinek pierwszy. Odcinek pierwszy to będzie, załóżmy, wprowadzenie. To jeszcze, słuchajcie, przedstawienie postaci i zapowiedź tego, co będzie dalej. Także słuchajcie, wprowadzenie, przedstawienie postaci i zapowiedź tego, co będzie dalej. Czyli tak jak było przy na przykład Koszmarnych Świętach, że w pierwszym odcinku już tam mogliście się domyślać, że pewnie będzie jakiś Mikołaj morderca, on coś tam będzie robił, coś złego, niszczył miasto i tak dalej, będzie, wiecie, no jest mordercem i tak dalej. Ale słuchajcie, no mogliście się dopiero domyślać, co nie? Jeszcze nie było pewności, to wszystko nie było pewne. Więc tutaj mamy mniej więcej taki zarys pierwszego odcinka. Że teraz, słuchajcie, pora na odcinek drugi, więc piszemy sobie odcinek drugi. No i tutaj sobie na przykład piszę robienie zakupów. Co jeszcze może być w odcinku drugi? Bliższe spotkanie z Mikołajem może być. Ostra została porwana, rodzice są ranni. No i to jest, słuchajcie, taki wstępny plan na odcinek drugi, co nie? I odcinek pierwszy i drugi to jest jedyne miejsce, gdzie nic się nie musi ze sobą jakby za bardzo łączyć. Dopiero w odcinku trzecim muszę kontynuować te wszystkie wątki, że na przykład rodzice jadą do szpitala, no bo tam zostali ranni i tak dalej, co nie? Że na przykład ja szukam tej siostry, co się dalej tam dzieje z tym Mikołajem, no i tak dalej. Także odcinek trzeci to jest tak, kontynuacja wątków oraz na przykład dodanie czegoś nowego, że na przykład w mieście zabrakło prądu. No i słuchajcie, mamy plan już na trzeci odcinek. To jest oczywiście taki wstępny plan. Ja to później będę oczywiście rozwijał. No i kontynuuję to po prostu, co tutaj mniej więcej ma się dziać w tych odcinkach, aby nie było za nudno i aby się to po prostu fajnie oglądało. No i tak tworzę każdy sobie odcinek po kolei. Więc kiedy mamy zapisane wszystkie odcinki, co tam ma się wydarzyć, taki zarys, to mogę przejść do pisania scenariuszów na odcinki. I to jest, słuchajcie, najważniejsza część tworzenia serii. Najcięższa też w sumie rzecz, bo w sumie też najdłuższa. Także ogólnie to jest po prostu najgorsze z tego wszystkiego tak naprawdę, ponieważ tworząc te pomysły jest po prostu burza mózgów. Myślenie, co zrobić, żeby to wszystko miało sens, żeby to wszystko wyglądało lepiej, żeby to się wszystko zgrywało ze sobą, słuchajcie. Co zrobić, aby to wszystko było można pociągnąć przez następne odcinki? I to właśnie jest najcięższe. To myślenie, co zrobić, żeby to się dało jeszcze pociągnąć przez następne odcinki, żeby to właśnie można było jakoś fajnie rozwinąć. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby wycisnąć jak najwięcej po prostu z tego. Więc piszę, słuchajcie, scenariusze od początku do końca. Sugeruję się tymi zarysami, no i tworzę po prostu. Jeżeli mam jakiś pomysł i się zastanawiam, gdzie by było najlepiej go nagrać i czy w ogóle da się jakoś nagrać, czy mamy takie możliwości w Brookhaven, to słuchajcie, tutaj sobie właśnie odpalam tak jak teraz. Tutaj po tej części mam notatnik, tu sobie wszystko zapisuję, słuchajcie, a w międzyczasie też gram w grę i na przykład patrzę, czy mamy jakiegoś itemka, który może, słuchajcie, nam pomóc coś zrobić. No i teraz patrzę, dobra, mamy kajdanki, także mogę sobie odegrać scenkę, na którą mam pomysł i mogę sobie to zrobić. Także tak to też wygląda, słuchajcie, albo na przykład mam taki pomysł, że, no nie wiem, załóżmy, że ta Zuzia została porwana, co nie? Ta nasza siostra. Także słuchajcie, ja muszę jakieś znaleźć fajne miejsce, gdzie nagram właśnie tą scenkę, że Zuzia jest przetrzymywana, więc na przykład sobie, słuchajcie, patrzę, czy las będzie dobrym miejscem. No niby może być spoko miejscem, co nie? Ale być może jeszcze lepszym miejscem będzie jakieś metro tutaj na przykład. Do tego metra zgasimy światło, dodamy jakieś propsy i to będzie jakieś opuszczone metro. Także słuchajcie, no tutaj po prostu, wiecie, piszę sobie te scenariusze, a jeśli mam jakiś pomysł i jestem nie do końca pewien, gdzie go chcę zrealizować i jak go chcę zrobić, no to słuchajcie, po prostu sobie chodzę do gierki i patrzę, czy mam taką możliwość po prostu. No i szukam jakichś fajnych miejscówek,
kropek, patrzę, czy są w grze jakieś fajne rzeczy, przedmioty, które pozwalają mi zrobić daną scenkę, dany wątek, no i po prostu to zapisuję. No i to jest najdłuższa część, ponieważ no macie 8 odcinków do tej serii. No i załóżmy, że do każdego musicie wymyślić scenariusz. Tak dla przykładu, na przykład u mnie jeden taki scenariusz ma mniej więcej od 5000 do 25000 liter, słuchajcie. Także wyobraźcie sobie, że słuchajcie, ja muszę napisać 8 takich scenariuszów. No czasami to po prostu ręce odpadają, czasami już nie mam pomysłów, jestem bardzo zmęczony, no i totalnie mi się nie chce, a tu jeszcze patrzę, że jestem dopiero w połowie gdzieś, słuchajcie. No i nic, no tak właśnie wygląda to tworzenie serii, no. Jak jeden scenariusz ma czasami nawet po 25 tysięcy znaków, a ja muszę takich 8 napisać, no to sobie wyobraźcie, ile jest w tym wszystkim po prostu pracy. No jest to naprawdę o wiele trudniejsze niż robienie po prostu zwykłych odcinków, no bo dużo więcej pracy jest przy tym, czasami jest to mega męczące, mega denerwujące, no ale myślę, że serie wychodzą dla was fajnie, także no, dla mnie warto się na przykład poświęcić, co nie? Także chyba ta najgorsza część, że mamy za sobą, bo właśnie to jest chyba najgorsza część, pisanie tych scenariuszy, bo nie dość, że to zajmuje bardzo dużo czasu, to trzeba jeszcze bardzo dużo myśleć przy tym, no i jest to po prostu ciężkie, także dla mnie to jest na przykład najcięższa rzecz, słuchajcie. Kiedy już wiem, co dokładnie będzie się działo w serii, to mogę stworzyć trailer. Zazwyczaj traileru jakoś bardzo nie planuję, po prostu go nagrywam i tyle. Także to też nie jest takie proste, jak się mówi, bo jednak jakiś tam scenariusz mam, jakiś scenariusz trzeba mieć po prostu. Ja przy stworzeniu trailera też bardzo się staram, aby wszystko było po prostu idealne. No, trailer po prostu musi być idealny dla mnie i tyle. Tutaj nie ma co, słuchajcie, gadać, trailer zawsze robię tak, aby był idealny. No i słuchajcie, na przykład trailer do Koszmarnej Wielkanocy nagrywaliśmy na początku przez 30 minut i stwierdziłem, że jest on beznadziejny, bo nie był idealny. Usunąłem tamto nagranie w ogóle i nagraliśmy ten trailer po prostu jeszcze raz. Tym razem zajął nam, słuchajcie, 40 minut. Także nagrywaliśmy trailer 40 minut, a po montażu trwał on tylko 40 sekund. Słuchajcie, było prawie półtorej godziny nagrywek, aby stworzyć 40-sekundowy trailer do serii. Także no, tak to wygląda. Czasami tak to bywa, no nie jest, słuchajcie, prosto, ale myślę, że no ja na przykład jestem zadowolony, słuchajcie, z tego. Ja lubię coś takiego tworzyć, ale no jest to naprawdę ciężkie, no nie ma co mówić. Tak to bywa, kiedy chcecie, żeby po prostu wszystko było idealne. No ale chociaż sami wiecie, że nie zawsze tak właśnie wychodzi, nie zawsze wszystko jest idealne, mimo tego, że bardzo się staracie. No i kiedy mamy już trailer i wszystkie odcinki, to mogę nazwać serię i zaplanować sobie tytuły i miniaturki do każdego odcinka. I to jest, słuchajcie, bardzo przyjemna w sumie rzecz, mimo tego, że jest to dosyć trudna rzecz, bo jednak miniaturki i tytuł są to ważne rzeczy, słuchajcie. Takie, które no muszę spędzić nad nimi trochę czasu, muszę troszkę pomyśleć, ale mimo tego ja to lubię robić, także dla mnie jest to na przykład, słuchajcie, przyjemne. No i robię sobie ogólnie tak, że po prostu wchodzę sobie w notatnik. No i tutaj mamy na przykład odcinek pierwszy, więc piszę sobie odcinek pierwszy i tytuł. Na przykład, słuchajcie, Mikołaj Morderca. No i nazwa serii, słuchajcie. No i tutaj mamy już tytuł do pierwszego odcinka. Kolejny, słuchajcie, odcinek, kolejny tytuł. Duża porwana. Kolejny tytuł i nazwa serii. I tak tworzę właśnie te tytuły. Jest to dosyć szybkie. Ja jakoś bardzo nad tytułami nie siedzę długo, mimo tego, że dużo w sumie myślę nad tytułami, bo tytuły są ważne. No ale to wiadomo nie od dziś, słuchajcie. No i tworzę sobie po prostu tytuły odcinków. No i tak robię do każdego. No i kiedy już, słuchajcie, mamy tytuły do wszystkich odcinków, no to wtedy muszę wymyślić miniaturki. I miniaturki to w sumie, no nie ma co tutaj dużo mówić. Miniaturki wymyślam w sumie sam w 99%. Czasami się tam zainspiruję ułożeniem jakiejś postaci czy coś takiego, ale generalnie raczej w sumie zazwyczaj robię po prostu sam miniaturki. Tak się nie robię sam, tylko sam wymyślam po prostu. Robię je po prostu grafik. No ogólnie się nie inspiruję zazwyczaj. Ale słuchajcie, jeżeli już mam pomysł na miniaturkę, to wysyłam to do grafika. Do każdego odcinka wymyślam sobie po minimum 3 miniaturki, słuchajcie. No i zaprzyjaźniony grafik robi mi te 3 miniaturki. I ja dopiero wtedy sobie wybieram, którą miniaturkę, słuchajcie, ustawię właśnie do filmu. Ja mam kilka pomysłów do każdego filmu na miniaturki, ale żeby wiedzieć, który mi się najbardziej podoba, to muszę po prostu już widzieć zrealizowane miniaturki. No i wtedy sobie wybieram jedną spośród kilku. Płacę wtedy w sumie, no, kilka razy więcej niż normalnie bym płacił. No, stworzenie serii to też są spore koszty, co nie? No wiecie, montaż i jakby miniaturki, no to też się liczy z pewnymi kosztami, to też trzeba troszkę zapłacić. Także no, tak to też wygląda. Dalej wchodzę sobie na Discorda i mamy na Discordzie serwer z osobami z ekipy nagrywkowej. I słuchajcie, tutaj są osoby, bez których to wszystko by nie istniało, bez której nie wyglądałoby to wszystko tak dobrze, nie byłoby tyle odcinków, słuchajcie. Tutaj mamy bardzo dużo osób, w sumie to jest chyba 15 osób, słuchajcie, w ekipie nagrywkowej. No i gdyby nie oni, to wszystko nie wyglądałoby tak pięknie, jak wygląda, słuchajcie. Oprócz tego, że mamy 15 osób w ekipie nagrywkowej, to mamy też jakieś 10 osób rekrutów w zapasie, że jeśli ktoś z ekipy nagrywkowej nie da rady w danym terminie być na nagrywce, no to po prostu wtedy, słuchajcie, bierzemy jakichś rekrutów, no i nagrywamy z rekrutami. Także łącznie można powiedzieć, że mamy z 25 osób w ekipie nagrywkowej, także no myślę, że jest to całkiem sporo, no i jakby no zawsze jakby jest tak, że ktoś może nagrać, przynajmniej tak się staramy. No i słuchajcie, ja aktorom w ekipie nagrywkowej wysyłam właśnie scenariusz, oni się z nim zapoznają, czasami też mi nawet napiszą, co mogę poprawić, co mogę zmienić, co mogę dodać. Są to też bardzo kreatywne osoby, mega pomysłowe osoby, także często doradzają mi właśnie ze scenariuszem, czy dodają coś od siebie i tak dalej. Te osoby
osoby robią naprawdę mega dużo dla kanału. Jestem im naprawdę mega wdzięczny, więc tutaj też mogę sobie zrobić piękne podziękowania dla ekipy, bo naprawdę robią przekozacką robotę. No i gdyby nie oni, no to tego wszystkiego by nie było, no bo sam bym tej serii na pewno, żadnej serii bym sam nie nagrał, ani żadnego pewnie odcinka. Także tutaj słuchajcie, wielkie podziękowania. No i teraz słuchajcie, ważna część, czyli nagrywka. Także na Discordzie piszę do osób właśnie z datą nagrywki, piszę o której nagrywka, piszę kiedy nagrywka, no i właśnie proszę, żeby dali mi znać, kto w tym terminie może właśnie się pojawić na nagrywce. No i wtedy o ustalonej godzinie po prostu sobie wchodzimy na tego Discorda, no i tam się łączymy na nagrywkę, no i słuchajcie, rozpoczynamy nagrywanie. No i teraz jest czas na nagrywki. Działamy razem z aktorami według scenariusza, nagrywamy sobie i zazwyczaj nagrywka serii takiego jednego odcinka to trwa tak od godziny do dwóch, czasami dwóch i pół, no mniej więcej właśnie tak. No i kiedy skończymy sobie nagrywkę, to wtedy mam czas na odpoczynek i luźne pogawędki. Chyba że kończymy nagrywkę bardzo późno w nocy, no to zazwyczaj już nie gadamy. Dobra Michalina, jak ci się nagrywa razem z Erciem? Jak ci się nagrywa w naszej ekipie nagrywkowej? Ogólnie to myślę, że jest bardzo dobrze i no mam taką, fajne uczucie mam tak w ogóle. No i super, no to dobrze. Czyli jednak się fajnie nagrywa. No fajnie, to mam taki dobry humor, jakby dobry humor. No i kozak, no to się bardzo cieszę. Dobra Juras, chciałbym, abyś powiedział, jak ci się nagrywa razem z Erciem, jak ci się nagrywa w naszej ekipie nagrywkowej? Bardzo super, dużo o mnie jest wspominane i fajnie, że mogę wystąpić na seriach. No i super. Mi w nagrywce pomagają sprzęty od firmy MSI, od której już kilka miesięcy temu otrzymałem myszkę i klawiaturę i jestem z tych sprzętów naprawdę bardzo zadowolony. Być może pamiętacie, kiedy opowiadałem wam o nich coś więcej, a jeśli nie, to tutaj w karcie macie ten film. MSI po raz kolejny podarowało mi sprzęt do testowania. Tym razem są to słuchawki GH50 Wireless. Mam przyjemność pracować z nimi już od początku nagrywania serii Koszmarna Wielkanoc i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Po założeniu słuchawek pierwsze co zwróciło moją uwagę to naprawdę miękkie nauszniki, które sprawiają, że podczas bardzo długich nagrywek czuję się naprawdę komfortowo. Kolejną rzeczą, która najbardziej podoba mi się w tych słuchawkach, to pokrętło do regulacji głośności, które jest umieszczone po lewej stronie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nawet podczas odgrywania sceny mogę podgłaśniać i uciszać dźwięk w zależności od potrzeby. Do słuchawek dołączony jest także mikrofon, który można przykrzepiać i odkrzepiać, dlatego właśnie obok pokrętła znajdziemy także przycisk do wyciszania i odciszania mikrofonu. Jest też guzik do włączania i wyłączania słuchawek, port USB-C, za pomocą którego możemy ładować słuchawki lub podłączyć je do telefonu, no i miejsce na mikrofon, o którym wcześniej wspomniałem. Słuchawki są regulowane, a oprócz miękkich nauszników mają też miękkie wypełnienie w górnej części, dzięki czemu przy dłuższym korzystaniu nie boli mnie głowa. Słuchawki mają świetną funkcję, dzięki której towarzyszą mi wszędzie. Można je składać i włożyć w woreczek, który dostaje się w zestawie. A ogromny plus jest też ich wygląd. Są designerskie i bardzo mi się podobają. Mikrofon jest ruchomy, dzięki czemu można go ustawiać jak tylko się chce, co jest mega wygodne i praktyczne. Słuchawki nie przepuszczają dźwięków z otoczenia, dlatego mogę się skupić w 100% na nagrywaniu i nie jestem niczym rozpraszany. Moim zdaniem są to idealne słuchawki dla Graksza i ja jestem z nich bardzo zadowolony. Naprawdę je polecam. Więc kiedy film już jest nagrany, no to za dużo już mi nie zostaje do roboty, ponieważ jedyne co muszę zrobić, to wysłać montażyście film do montażu, napisać mu kiedy muszę, słuchajcie, dostać ten film, no i on go montuje i mi wysyła, ja go sprawdzam, jeżeli jest wszystko w porządku, to po prostu wrzucam film. No i tyle, słuchajcie, tak wygląda nagrywanie serii, jest to naprawdę mega trudne. Zapraszam was też na mój drugi kanał, gdzie codziennie są takie właśnie filmy, właśnie takie luźniejsze. Także dziękuję za oglądanie i siemaneczko.